Adasiu, zrób mamusi papa. Pa. Adasiu, papa. Pa. Adasiu, za papa. Thank you.
O, pięknie. Zaczynamy. Thank you.
chce grać na komputerze. Młodzej. On lubi grać na komputerze. Mam swoją ulubioną grę. Wyścig samochodowy. Adam ogląda telewizję i chce spać. Adam chce spać. Czułam, że coś jest nie tak. Pytałam lekarza rodzinnego, czy wszystko jest okej, czy powinniśmy się martwić. Powiedział, nie wszystkie dzieci mówią na tym etapie. Ale córeczka mojej siostry już znała dawno kilka słów. Wołała, daj, doktor na to. Dziewczynki zwykle zaczynają mówić wcześniej. Gdy otrzymałam diagnozę, kamień spadł mi z serca, że na to się nie umiera. A po tych kilku latach życia z autyzmem wiem, że to nie musi być koniec świata. U nas na początku wszystko było w porządku. Pamiętam, jak mając rok powiedział mama, a dziś? Dziś mam dość. Mam dość. Chcę, żeby ktoś cofnął czas i oddał mi tamtego Michała. Oddał mi tamte życie. Aniele Stróżu, bardzo Cię proszę, pomóż mojej mamie, bo ona jest bardzo zmęczona. Ja wiem, że to przeze mnie, bo ja jestem inny. Nie wiem, czemu taki jestem. To musi być okropne dla mamy i taty. Najgorsze, co można zrobić, to się poddać. Gdy my usłyszeliśmy autyzm, wiedzieliśmy, że trzeba działać. Działać natychmiast. Długo szukaliśmy pomocy dla Mateusza i dla nas.
Ale udało się. Oczywiście nie wyleczyć Mateusza. Udało się nam nauczyć wychodzić autyzmowi naprzeciw i z dnia na dzień stawiać małe kroki do lepszego jutra. Masz rację. Bycie rodzicem dziecka z autyzmem to dawanie z siebie wszystkiego. Nie można opuszczać, poddawać się. Czasami nie śpimy. Musimy być na każde zapołanie. Ale to nie znaczy, że nie można być szczęśliwym rodzicem. Zazdroszczę pewnej siły. Ja jestem sama. Wszyscy w rodzinie uważają, że przesadzam. I nie chcą już słuchać o moich problemach. Z moją starszą córką także nie jest dobrze. Ona wstydzi się kacperka. Nie chciałabym popsuć urodzin Oli. Chciałbym być taki jak ona. Ona wszystko umie. Śmiać się, bawić, przytulić do mamy i taty i mówić umie. Ja chyba umiem tylko psuć. Tak powiedział mój brat. Ona wciąż wszystko psuje. Ja wiem, że to prawda, ale może to dlatego, że ja jestem popsuta? Ktoś oszukał moich rodziców i dał im popsute dziecko? Zawsze uważałem, że najgorszą rzeczą, jaka może przytrafić się człowiekowi, to utracić dziecko. A teraz myślę, że przytrafiło mi się to samo, ale w przewrotny sposób. Mam dziecko, którego tak pragnęliśmy, ale Adaś, on wcale nas nie dostrzega. Nie woła, nie przytula, nie patrzy. Słowo nie, nie, nie zdominowało nasze życie. A ja czasami mam dosyć tego świata. Świata, który wleczy się wokół codziennej podróży między jednym a drugim specjalistą. Szukanie ratunku w nowych terapiach, na które i tak nas już nie stać. Moje życie kręci się teraz wokół porozumiewania, a raczej jego braku. Cały czas domagam się słów. Powiedz, Jasiu, proszę, powiedz. Spójrz na mnie. Jasiu, powiedz, czego chcesz. Powiedz, co czujesz. Powiedz, dlaczego krzyczysz. Tak, te krzyki. Wciąż z nimi walczymy. Walczymy z codziennymi ucieczkami. Piskiem, kopaniem, drapaniem. Czasami boję się, że nie będę potrafił Adasia dostatecznie kochać. Czy on kiedyś mnie przytuli? Znowu byłam dziś okropna. Krzyczałam w tym dużym sklepie. Byłam taka zmęczona. Męczy mnie ten hałas. Muszę krzyczeć, bo wtedy nie słyszę innych hałasów. Mama pewnie mnie już nie kocha. Wydaje mi się, że też jestem autystykiem. Chcąc nie chcąc, oddaliłem się od tego, co robiłem kiedyś. Opadam w schematy wyznaczone przez autystyczną rzeczywistość naszego barwka. Mam to samo. Bycie na odłączu z zalady ludzi, hałasu i codziennej pseudonormalności. Jednak w jakiś dziwny sposób bardzo ułatwia mi to życie. W tym naszym świecie mamy już wszystko poukładane, swojone. Wiemy dokładnie co, gdzie, kiedy i jak. Nie ma strachu, wstydu, bezradności i ucieczki. Od lat budujemy mur, za którym jest nam dobrze i bezpiecznie. I tak sobie mieszkamy. Karol, ja, nasz Alun. Nie chcę żyć za takim murem. Do tego, że Paweł na nas nie patrzy, już się przyzwyczaiłam.
jeżeli w ogóle można się do tego przyzwyczaić. Szkoda, że znajomi coraz rzadziej odbierają telefony. Chciałabym zobaczyć zrozumienie w ich oczach i oczach przechodzących obok ludzi. Nie interesują mnie ludzie przechodzący. Ja martwię się, jak uduszyć Piotra przy wyznaniu palców, dociskania głowy do podłogi i tego pisku, gdy mu tego zabroni. Masz tak, że wydaje z siebie dźwięki, które czasami krążą mi w głowie, nawet gdy zasnę. Ale to nie jest takie złe. Najbardziej boli mnie, gdy odmawiam przytulenia, pocieszenia. Wtedy myślę, że to przeze mnie. Myślę, że jestem złą matką. Czasami winię się i nie mogę przestać, żeby poczuć, że jestem. A wczoraj się nawet ugryzłem i mama się przestraszyła. I do tego bardzo boję się prysznica. On tak strasznie hałasuje i ręcznika się boję, bo on trze jak tarka. Dziwne, że mojego brata nie boli. On lubi się kąpać. Ja wszystko czuję inaczej. Byliśmy w restauracji, ale nie potrafię ładnie jeść. Ale ciężko ładnie jeść, gdy coś lubię, bo wtedy bardzo głośno trzeszczy mi w głowie. Ja lubię tylko gładkie jedzenie jak kasza, ale w restauracji nie ma kaszy. I chciałam iść, i położyłam się i kopałam. I już więcej nie byliśmy w restauracji, bo wszyscy się wstydzili. Nie wiem, czy kiedyś będzie lepiej. Nie wiem, czy kiedyś przestanę się bać. Przeraża mnie to, co jest dzisiaj i to, co może być jutro. Nasze dzieci potrzebują więcej czasu, cierpliwości, pracy. Lecz nie tylko one. Przecież my także. Czasami możemy mieć dosyć. To nie znaczy, że nie kochamy. Bo kto inny kocha tak, jak my? Czerpie radość z tego, że czterolatek nasze dziecko na nas spojrzy. Myślę, że im bardziej wierzy w dziecko, tym więcej może ono osiągnąć. Dla naszych dzieci i dla samych siebie musimy nauczyć się żyć z autyzmem. Każdego dnia. I czekać z tego dnia z pokorą. Żyć z uśmiechem na twarzy. I z pozytywnymi myślami w głowie. Aniele Stróżu, pomóż mi się zmienić. Ja nie chcę być zawsze taki, jaki jestem. Ja się tak staram. Dlaczego mi nic nie wychodzi? Czemu taki jestem? Czy ty to wiesz? Aniele Stróżu, napraw mnie. Napraw mnie. Napraw mnie. Napraw mnie. Napraw mnie. Napraw mnie. Thank you.
Mam nadzieję, że sztuka się Państwu spodobała. I tutaj nasza pani reżyser powiedziała bardzo mądre słowa, że sztuką jest dotykać serca za pomocą słów. Mam nadzieję, że nam się to udało, że dotknęliśmy Państwa serc i że dzięki nam, naszym dzieciaczkom, poznaliście bliżej autyzm i nie będziecie się już bać nas, naszych dzieci i tego, co jest dookoła. Aktorzy dzisiaj, którzy wystąpili, pozwolę sobie wymienić wszystkich po kolei. Żona Magda Szwec. Mąż Tomasz Urban. Córka Ola. Kacper Aleksander. Mama Kacpra i Oli, Małgorzata Kocięcka. Małgorzata Elwira Leszczyńska. Dawid i mąż Dariusz Zawadzki. Adaś Piotr. Adaś Piotr. Mama Adasia Sylwia Rękiewicz. Nauczycielka Ewa Loryś. Do sonaty księżycowej zatańczyła Nikola Kryszyńska. Utwór List do matki, to był wcześniej, śpiewała Wiolety Wilas, Magda Łukowska śpiewała następnie. Nasze dzieciaczki z naszego ośrodka, które wystąpiły. Nikola Kukus, dziewczynka z autyzmem. Nikola Kukus. Krzysiu Dragan, również chłopiec z autyzmem. Ukłoń się Krzysiu, widzicie, zobaczą wszyscy. Bartuś Kusik, również chłopiec z autyzmem. Marcin Wódzka, również chłopiec z autyzmem. I gościnie Izabelatka. Kacperek Rychłowski. Michał Tywonik. To wszystko dzieci ze specjalnego ośrodka szkolnego Czesko. I dzieci ze szkoły podstawowej nr 1. Tomek Świerczyński. Oliwka Wójcik. Andrzej Miller. Emilka Mateusz Ola. Prezentacja na początku sztuki wystąpili Julek i jego mama, pani Angelika Sosnowska. W krótkim filmie o naszej pracy Nata Kosiński, chłopiec z autyzmem i nauczycielka, terapeutka, pani Katarzyna Rejsner-Kwiestka. Pozostali aktorzy to pani Joanna Piastowska, mama chłopca z autyzmem. Pani Violeta Wódzka, również mama chłopca z autyzmem. Pani Aldona Rychowska, mama Kacpra. Pani Justyna Jakimczyk-Miller, nauczyciel ze specjalnego ośrodka. Pani Jola Sieremeta, nauczyciel ze specjalnego ośrodka. Pani Iwona Zaworowska, wicedyrektor. Pan Grzegorz Wietrzak, nauczyciel ze specjalnego ośrodka. Pan Andrzej Kusik, również tata chłopca z autyzmem Bartusia. I na środek poprosimy panią Kasię, scenariusz, reżyseria.